dzisiejszym odcinku przedstawię Wam historię znanego holenderskiego przestępcy, który otworzył w więzieniu za zgodą dyrektora placówki serwis kryminalny i swoimi wpisami wydał na siebie wyrok. Jego historia jest niespotykana. Ten odcinek to będzie pierwszy testowy podcast na moim kanale, ale jeśli przypadnie Wam do gustu ten format, to pójdę za ciosem i co jakiś czas wrzucę ciekawą opowieść. Zaczynajmy. Pogrzeb Martina Koka, znanego blogera kryminalnego, w grudniu 2016 roku nie był zwykłą uroczystością. Przed wejściem na cmentarz żałobnicy musieli przejść przez skaner bezpieczeństwa, a następnie otrzymali kieliszek szampana. W internecie można znaleźć nagrania, na których widać, jak trumnę Martina niesie 6 elegancko ubranych kobiet. Na górze trumny umieszczona była ramka z uśmiechniętym zdjęciem Martina siedzącego w jacuzzi. Podczas gdy przyjaciele i rodzina Martina wznosili toast, fajerwerki wybuchły w powietrzu. Martin był tą osobą, która zawsze potrafiła się dobrze bawić. I tak też pożegnał się z życiem. Został zastrzelony na parkingu klubu ze striptizem w Amsterdamie. Martin nie został zaatakowany za bycie gangsterem, a za to, że pisał o nich i nigdy nie gryzł się w język. Historia Martina zaczęła się w Volendam, nadmorskim miasteczku na północny wschód od Amsterdamu. Miasto jest wyłożone kolorowymi drewnianymi domami ze starymi łodziami rybackimi kołyszącymi się w porcie. To tutaj dorastał Kok. Martin miał kłopoty w szkole z powodu dysleksji i poważnego jąkania się. Kiedyś przypadkowo poraził prądem innego chłopca podczas lekcji nauk przyrodniczych i został wyrzucony ze szkoły w wieku 15 lat. Zaczął pracować z ojcem, sprzedając wędzone węgorze w czerwonej dzielnicy Amsterdamu, gdzie on i jego ojciec ubierali się jak tradycyjni holenderscy rybacy, co mogło wyglądać jak cosplay. Szczególnie, że ta część miasta jest bardziej znana z handlu nielegalnymi substancjami niż rybami. Młody Martin uważa, że istnieje łatwiejszy sposób na zarabianie pieniędzy niż sprzedaż węgorzy pijakom i znajduje go w pracy w klubie nocnym. Mimo zaledwie 16 lat, zaczyna sprzedawać paczki białego proszku klubowiczom, co przynosi mu znacznie większe dochody. Martin również zapoznaje się z przemocą. Jeden bandyta w klubie pobił jego młodszego brata. Martin i jego przyjaciel odpłacają się mu. Uderzają mężczyznę krzesłem barowym w głowę i wyrzucają go na ulicę. Mężczyzna dzień później umiera z powodu odniesionych obrażeń. Martin mówił w wywiadzie, że ani przez sekundę nie żałował swojego czynu. Nie żałowałem tego nawet przez sekundę. W Volendam chcą mi postawić pomnik. Ten gość terroryzował miasto. Martin w wieku 21 lat dostaje za ten czyn wyrok 5 lat pozbawienia wolności. Podczas pobytu w więzieniu Kok poznał człowieka o imieniu Willem Holleder, który był i nadal jest najbardziej znanym przestępcą w Holandii. Holleder trafił do więzienia za porwanie w 1983 roku magnata piwnego Frediego Heinekena. Ogromny okup został zapłacony, a Holleder uciekł do Francji, zanim został złapany. W więzieniu Kok i Holleder często jedli razem lunch, a Kok zaprzyjaźnił się także z Cor van Hout, jednym z wspólników Holledera w porwaniu Heinekena. Van Hout był żartownisiem wśród ponurych ludzi. Wszyscy go kochali. Można było się śmiać z Cora. Zawsze żartował, zawsze był szczęśliwy. Lubiłem Holledera, ale to Cor był prawdziwym bossem. Kiedy Martin wychodzi z więzienia, zarabia pieniądze na sprzedaży kradzionych rzeczy, jednocześnie zajmując się sutenerstwem. Znajduje łatwy sposób na zwiększenie przychodów, zatrudniając kobiety jako stewardessy linii lotniczej KLM. Jak można się domyśleć, kobiety stewardessami nie były. Pod koniec lat 90. Martin zakochuje się w kobiecie o imieniu Sandra. Owocem ich miłości jest dwójka dzieci. Gdy związek się rozpada, sprawy zaczynają się komplikować. W lipcu 2001 roku Martin jedzie do domu Sandry z bronią, wściekły, że nie może zobaczyć swoich dzieci. Sandra mieszka ze swoim nowym chłopakiem w obawie o swoje życie, postanawiają nie otwierać drzwi Martinowi. Ten wpada w szał, łamiąc drzwi przedostaje się do środka. Nowy chłopak Sandry stoi tam trzymając śrubokręt. Martin strzela w brzuch, potem dwukrotnie w głowę. Zanim zjawiają się policjanci, Martin umieszcza w sieci nagranie Sandry wołającej o pomoc i zdjęcie martwego jej chłopaka. Za te zbrodnie zostaje skazany na 14 lat więzienia. Będąc w więzieniu, Kok rozszerzył swoje interesy. Holenderskie więzienia pozwalają na wizyty małżeńskie i dzięki kontaktom z zewnątrz zatrudniał kobiety, które udawały dziewczyny więźniów. Konsekwencją jego działania było spędzenie w izolacji 2 tygodni. Martin twierdzi potem, że było warto.
W wywiadzie na potrzeby książki o jego życiu Martin powiedział: kiedy wyszedłem z izolatki, cały blok celowy bił mi brawo. Kok odkrywa też coś, co później stanie się dużą częścią jego życia. Siedząc w więzieniu, Martin wpada na nowy pomysł biznesowy. Raport z 2004 roku opisuje Martina jako pierwszego więźnia w Holandii, który zbudował własną stronę internetową z więzienia. Przekonałem dyrektora więzienia, aby dał mi biuro z komputerem i wszystkim, więc mogłem rozpocząć własny biznes internetowy. To, co tworzy, to w zasadzie gazeta więzienna dla skazańców. Kiedy Martin wychodzi z więzienia w 2015 roku, zostaje pełnoetatowym blogerem kryminalnym. Postanawia nazwać swój nowy blog kryminalny Vlinderskrime, czyli Kryminalne motyle. Strona internetowa szybko staje się gorącym miejscem dla plotek kryminalnych, przyciągając uwagę policjantów, przestępców i dziennikarzy. Martin rozmawia ze znajomymi z więzienia i udostępnia ich rozmowy na blogu. Nie waha się publikować różnego rodzaju niepotwierdzonych plotek, co czyni jego blog źródłem rozrywki. Lubię otwartość, wolność wypowiedzi. Niech się dzieje, co chce. W 2014 roku były współwięzień Martina Holider został oskarżony o zlecenie zabójstwa wielu osób, w tym swojego wspólnika w porwaniu Heinekena. Kok, który wyszedł z więzienia kilka miesięcy później, zaczął wykorzystywać swoje wystąpienia medialne, aby drwić z Holidera. Holeder jest płaczącym dzieckiem i nie może znieść bycia w więzieniu, powiedział Kok w codziennym programie talk show. Wbrew holenderskiej konwencji, Martin publikuje także niecenzurowane zdjęcia przestępców i ich pełne nazwiska. Wkrótce jego następnym celem jest Ridwan Taghi, który nienawidzi rozgłosu. Martin jako pierwszy publikuje pełne nazwisko Taghiego. Nazywa Taghiego Fraggle, od postaci w programie z kukiełkami. Martin zadziera z ludźmi, którzy nie wściekają się w internecie. Oni radzą sobie na ulicy. Ridwan Taghi dodaje imię Martina Koka do swojej listy celów do zabijania. Ludzie go ostrzegali. Bądź ostrożny, obrażasz ludzi, mówi van der Eng. Obrażał wszystkich, nawet Willem Holedera, który był uważany za największego przestępcę w Holandii. Uważał się za reportera kryminalnego, dziennikarza, ale nie miał granic. Kok był jak niedźwiedź drażniący inne niedźwiedzie. W lipcu 2016 roku Martin wychodzi z restauracji na obrzeżach Amsterdamu. Jest zbyt pijany, by prowadzić samochód, co okazuje się być jego zbawieniem. Pod jego samochodem znajduje się wystarczająca ilość materiałów wybuchowych, aby zakończyć jego karierę na zawsze. Martin, niewzruszony sytuacją, korzysta z bycia w centrum uwagi i udziela wywiadu dla telewizji, leżąc na drodze przed radiowozami policji, podczas gdy funkcjonariusze rozbrajają bombę. Mimo swojego stanu nietrzeźwości, nazywa to małą bombą. Holenderscy policjanci umieścili Martina pod ochroną. Spędza 6 miesięcy mieszkając w bezpiecznych miejscach wokół Holandii. Nienawidzi tego. Później w rozmowie z reporterem Paulem Wuchs mówi: nie mam już ochrony, bo mi się to nie podoba. Sam byłem przestępcą przez 20 lat i potrzebuję ciągłego napięcia. Nie chcę umrzeć, ale nie boję się. Martin nie przestaje publikować i angażuje się w bardzo niebezpieczną grę. 8 grudnia 2016 roku Martin idzie na lunch z grupą dziennikarzy kryminalnych. Wszyscy żartują, czy Kok to bezpieczna osoba, obok której można usiąść. Wczesnym wieczorem Martin idzie do hotelu z przyjacielem. Jest nagranie jego wyjścia godzinę później. Kiedy odchodzi ulicą, zabójca podchodzi do niego z podniesioną bronią. I znów miał szczęście. Wygląda na to, że broń się zacina. Mężczyzna ucieka. Martin nawet tego nie zauważa. Po nieświadomym przeżyciu próby zabójstwa na chodniku w Amsterdamie, Kok udał się do jednego ze swoich ulubionych klubów erotycznych – Boccaccio. Martin wysyła dziennikarzowi Paulowi Wuchsowi wiadomość tekstową. Piękne jest życie dziennikarza. Martin wysyła zdjęcie z klubu ze striptizem do innego przyjaciela. Leży na łóżku, pokazując podwójny kciuk w górę, z szerokim uśmiechem na twarzy. Krótko po północy Martin opuszcza klub i wsiada do samochodu. Nagle z cienia wyłania się napastnik i strzela przez okno. Tym razem broń działa bez zarzutu, a Martin ginie natychmiast. Kilka miesięcy po śmierci Koka, holenderska policja prowadziła śledztwo w sprawie jego zabójstwa, a w marcu CrimeSite poinformowało o aresztowaniu mężczyzny, który został zidentyfikowany jako Zakaria A. Niektóre blogi kryminalne sugerowały, że zamach mógł być zlecony przez marokańskiego bossa przestępczego o imieniu Ridwan Taghi, ale nigdy nie zostało to potwierdzone.
Martin Kok został pochowany na cmentarzu w Redenhof. Jeśli dotrwałeś do tego momentu, to zostaw łapkę w górę i napisz w komentarzu, czy podoba ci się taki format. Do usłyszenia w kolejnych podcastach kryminalnych.